Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moją gościem jest Maria Kuczkowicz. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Niezmiernie mi miło. Pani Maria prowadzi taki projekt w imieniu tych, co nie mówią. Jest lekarzem weteryna weterynarii. I. I, I prowadzi taki profil na, na Instagramie. Chyba zacząłem i trafiłem pierwszy raz na ten profil na Instagramie, gdzie przedstawione są e, historie różnych zwierząt, chyba tak można to opowiedzieć, prawda? Tak, tak, tak dokładnie. Akurat jeśli chodzi o profil na Instagramie, to on jest y, bardzo młody. Mhm. Tak, najprężniej i najdłużej działam na stronie facebookowej, tak naprawdę, ale od niedawna jestem też na Instagramie. Tak, można, można tam śledzić projekt w imieniu tych, co nie mówią. To kim, kim są ci, którzy nie mówią? <laughs> no to Właśnie ci, którzy nie mówią, to są zwierzęta, ale to jest taka bardzo specyficzna grupa zwierząt, którą ja uważam za najbardziej potrzebującą w naszych czasach. Czyli są to dzikie zwierzęta, przede wszystkim te, które bardzo często niepostrzeżenie znikają z naszej planety, czyli te ginące, ginące gatunki, które nie radzą sobie z cywilizacją i z tym, co my jako ludzie na tej Ziemi robimy. Mhm, czyli I, na, na przykład jakie zwierzęta są w tym kręgu zainteresowania, Albo coś się z nimi takiego dzieje? Myślę, że tak, takiej wyobraźni osób, które nas słuchają, ale też moi, to się pojawia, że najczęściej chyba samochody są takim największym zagrożeniem dla tych zwierząt. Myślę, że my, jako kierowcy, na pewno to dostrzegamy, że, że ten konflikt właśnie cywilizacyjno-przyrodniczy, jeśli można to tak nazwać, mhm. jest bardzo duży i, i dostrzegamy właśnie te rzeczy, które dzieją się wokół nas, ale ja rozpoczynając w ogóle działalność projektu w imieniu tych, co nie mówią. O dziwo, nie zaczynałam od naszych polskich gatunków zwierząt, tylko u mnie zaczęło się to od podróżowania i wolontariatów poza granicę Polski, gdzie widziałam to, co się dzieje ze zwierzętami, również w wyniku naszego, naszych codziennych działań, nad którymi bardzo często się nie zastanawiamy. Bo nie widzimy tych skutków wokół siebie, tylko właśnie trzeba pojechać gdzieś do Grecji, gdzieś do Tajlandii, na przykład... Do Rosji, żeby zobaczyć skutki tego, co ta nasza cywilizacja robi tym dzikim zwierzętom. I też dlatego zaczęłam prowadzić stronę, bo tak naprawdę pierwszym moim, pierwszą moją taką podróżą, to była podróż do Grecji, właśnie, gdzie pomagałam żółwiom morskim w ośrodku rehabilitacji. Jadąc tam nie wiedziałam zupełnie, czego się spodziewać. To był wyjazd, który. Był trochę tak zmotywowany moją przygodą z wakacji, że tak powiem, bo ja nie od początku swojego y, istnienia byłam takim świadomym człowiekiem, jak teraz. <laughs> Bardzo wielu rzeczy nie byłam świadoma. I te żółwie tak naprawdę otworzyły mi oczy. I byłam na wakacjach, zobaczyłam na wyspie Zakynthos, to były wakacje. I to jest właśnie wyspa, na której te żółwie, kareta, kareta, bo o nich mówię. Gniazdują dosyć licznie. Jest to po prostu miejsce w Europie, gdzie, gdzie można je faktycznie no, no, no licznie spotkać. I tam zobaczyłam, jak one się borykają z tą cywilizacją, właśnie ludzką, i z tym zajmowaniem przez turystów coraz większych obszarów i tych plaż, gdzie one tak naprawdę składały od, od setek lat swoje, swoje jaja, i z tych plaż się wywodzą, i do tych plaż star starają się też wracać. I mają tam coraz mniej miejsca. I tam się też dowiedziałam o ośrodku rehabilitacji żółwi morskich w Glyfadzie obok Aten. No i rok później tam trafiłam jako wolontariusz. I tam się wszystko zaczęło. Tam po prostu otworzyły mi się oczy na to, na to co my robimy. Żółwie z połkniętymi plastikowymi reklamówkami w brzuchach, ponieważ mylą te plastikowe reklamówki ze swoimi naturalnymi. Naturalnym pożywieniem jakim są meduzy, między innymi żółwie z połkniętymi haczykami rybackimi, z przeciętymi śrubami łodzi, bardzo często turystycznych, które najeżdżają celowo na żółwie, żeby można było je lepiej obejrzeć, głowami, karapaksami, czyli skorupami, często niestety też żółwie zaplątane w sieci rybackie, pozostawiane przez rybaków, niewyciągane z wody. Także, no, bardzo dużo takich przykrych, strasznych scen tam się naoglądałam. Byłam świadkiem właśnie wielkiego cierpienia tych zwierząt. I takie doświadczenia, kiedy się jest naprawdę tego naocznym świadkiem, zmieniają wszystko. I przyjeżdża się, wraca się do domu odmienionym człowiekiem, i człowiekiem, który widzi już tą rzeczywistość zupełnie inaczej. Zaczyna zwracać uwagę na swoje własne wybory, ale u mnie to. Jeszcze spowodowało taki wewnętrzny bunt w środku, z którego się właśnie zrodził pomysł projektu w imieniu tych, co nie mówią. I to doświadczenie spowodowało, że ja zapragnęłam się podzielić tym z innymi ludźmi i pokazać im, co się dzieje z tymi zwierzętami. No bo my o tym nie wiemy tutaj, prawda? Żyjąc sobie w Polsce, idziemy do supermarketu, wyciągamy, wychodzimy stamtąd z tonami reklamówek plastikowych i tak naprawdę nie widzimy, nie jesteśmy świadkami. Naocznymi szkodliwości tychże, właśnie siatek, rekwizytów mhm. plastikowych. No i zaczęłam o tym pisać, i, i tak się zaczęło. I to tak naprawdę było takie koło zamachowe do tego, że, żeby działać dalej, i, i właściwie potem już co roku lądowałam na jakimś wolontariacie. Były i słonie azjatyckie, i, i niedźwiedzie brunatne. A w końcu zaczęłam przyjmować też nasze polskie, rodzime gatunki, pomagać im, rehabilitować je, wypuszczać na wolność. No i Dzisiaj jestem na etapie prób tworzenia ośrodka rehabilitacji w moim regionie, mm -hmm. który jest bardzo trudnym regionem. Mówiłem o o jakim tej tej regionie pracy. mówimy, żeby nasi słuchacze się odnaleźli na geograficznie? <laughs> jeszcze nie, jeszcze nie mówić, dobra. I tak już dużo, dużo nagadałam. Nie, no ma, ma, można myślę powiedzieć, tutaj, o, o jakim A, regionie mówimy. No tak. teraz mówić, dobrze, to już <laughs> mówię. Mówię tutaj o Podhalu i Orawie, mm -hmm. o Orawie, czyli o regionie, gdzie naprawdę jeszcze ta świadomość potrzeby Rehabilitacji dzikich zwierząt jest dosyć mała. Przede mną ogromna praca, żeby, żeby o tym mówić, żeby pokazywać potrzebę tego, że te dzikie zwierzęta borykają się. Zwłaszcza, że tutaj zaczynają się tworzyć naprawdę bardzo turystyczne regiony i, i tereny, coraz częściej odwiedzane przez ogromną rzeszę turystów. I ważne jest, żeby. Będą też znajdować więcej tych dzikich zwierząt. Te dzikie zwierzęta coraz bardziej będą też wchodzić z ludźmi w konflikt, więc trzeba tych ludzi uświadamiać i, i stworzyć miejsce, które będzie im udzielać pomocy, i też no, pokazać tym, tym i turystom, i osobom, które tutaj mieszkają pod tatrami i Babią Górą, że takie miejsce naprawdę jest coraz bardziej potrzebne. Przeglądam sobie tak ten profil na Facebooku, także tak, w, w trakcie naszej rozmowy. Widzę tutaj i, i ptaki, i sarnę. Chyba na, na ten film z sarną trafiłem najpierw. Tak, to jest <laughs> Są jeże, jest wiewiórka. Tak ciśnie mi się takie pytanie, jak to potem wygląda, jak taka opieka nad zwierzętami wygląda. Rozumiem, że znajduje się zwierzę w potrzebie, e, trzeba dać mu na chwilę dach nad głową, ale co potem, czy ono potem wraca w te tereny, z, z których, w których powinno naturalnie mieszkać, czy ono potrzebuje już potem stałej opieki? No to jest taki najpiękniejszy scenariusz i najbardziej pożądany i do tego dążą wszystkie osoby, które rehabilitują dzikie zwierzęta, żeby to zwierzę docelowo wróciło do środowiska, tam, skąd pochodzi i tam, gdzie jest jego miejsce. Natomiast oczywiście, jak już tutaj zahaczyliśmy o sarnę śliwkę, to trzeba też powiedzieć, że są takie przypadki, które są, no nie nadają się do powrotu na wolność. I tak też było w przypadku sarnej śliwki. Oczywiście ona trafiła do mnie jako mała sarna, dwutygodniowa sarna, więc dużo łatwiej było ją oswoić. Bo z jakim problemem borykają się osoby zajmujące się dzikimi zwierzętami? Jeżeli trafiają do nas dorosłe osobniki, które są gdzieś tam pokiereszowane bardzo mocno, na tyle, że nie ma szans, żeby złożyć im na przykład skrzydło. No, czyli grozi na przykład amputacja jakiejś kończyny, amputacja skrzydła. Wiadomo, że dany, da, dane, dany osobnik nie wróci na wolność. Jeżeli jest to totalnie dzikie zwierzę, to trzeba powiedzieć sobie szczerze, że życie w niewoli dla takiego osobnika będzie katorgą. I czasami najlepszym rozwiązaniem dla tego zwierzęcia jest skrócenie mu cierpienia, czyli poddanie go eutanazji. Nawet jeżeli Mógłby przeżyć i faktycznie jego życie mogłoby zostać uratowane, to życie w niewoli będzie dla niego cierpieniem i trzeba tego uniknąć. Natomiast są zwierzęta, i to najczęściej są właśnie zwierzęta, które trafiają do ośrodków w młodym wieku, tak jak właśnie sarna śliwka. Kiedy my wiemy, że ona nie wróci na wolność, w przypadku śliwki to jest brak jednego oka, tam na początku było, było też pęknięcie kości czaszki, ona miała problemy trochę neurologiczne. Wiadomym było, że no, nie, nie będzie szans, żeby to, to zwierzę wróciło na wolność, ale to zwierzę jest oswojone. Ja nie starałam się specjalnie jej też zdziczyć, mm -hmm. tak to nazwijmy, bo wiedziałam, że ono zostanie w niewoli. Tak naprawdę najlepszym w tym momencie rozwiązaniem dla zwierzęcia, które zostaje w niewoli i które da się oswoić, jest jego oswojenie, właśnie. Natomiast chciałabym tu też zaznaczyć, że oczywiście mogą to i generalnie podejmować się opieki i leczenia dzikich zwierząt mogą tylko osoby, które są do tego uprawnione, które mają odpowiednie doświadczenie. Najlepiej, żeby to był ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt albo osoba doświadczona, która z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy z Ministerstwa Środowiska i Klimatu otrzymała zgodę na to, żeby tam rehabilitować i przetrzymywać te dzikie zwierzęta. Nigdy nie robimy tego jako osoby prywatne, absolutnie, bo tym zwierzętom trzeba zapewnić odpowiednie warunki. Trzeba mieć na ich temat wiedzę. To jest ogromna wiedza. To się zdobywa Przede wszystkim doświadczeniem, ale też latami. To nie jest tak, że weźmiemy sobie jakiegoś małego pisklaczka, odchowamy tak odchowany pisklak, nawet jeżeli miałby szansę powrotu na wolność, a oswoi się, wdrukuje sobie człowieka, no to tak naprawdę mm, powodujemy, że to zwierzę odbieramy mu szansę powrotu do środowiska naturalnego. A na tym, na tym tak naprawdę to jest sens całej pracy. Oczywiście my możemy kilka zwierząt uratować i mieć je jako rezydentów, wykorzystując na przykład do edukacji. Natomiast tym głównym celem jest właśnie to, żeby te zwierzęta, które się nadają do wypuszczenia, które jesteśmy w stanie wyleczyć, jesteśmy im w stanie pomóc, to faktycznie wypuścić na wolność. I tutaj najważniejszym w tym aspekcie, w przeciwieństwie do sytuacji sarny śliwki, jest to, żeby takiego osobnika właśnie nie oswoić. Czyli, żeby zwierzę, które ma szansę powrotu na wolność tam wróciło, oswojenie równa się katastrofa dla tego zwierzęcia, bo to zwierzę będzie podchodzić, podfruwać do, do ludzi, będzie narażone na pułapki cywilizacyjne, będzie narażone na mm, pogryzienia, zabicie przez naszych domowych pupili, bo nie będzie się ich bało, tak? Mm -hmm. I będzie potrafiło sobie w końcu poradzić na wolności, bo właśnie. Żeby móc przygotować dzikie zwierzę do wypuszczenia na wolność, potrzebna jest chociażby woliera zewnętrzna, gdzie to zwierzę zdziczeje, będzie miało ograniczony kontakt ze swoim opiekunem, będzie miało kontakt za to z innymi osobnikami swojego gatunku, nauczy się odpowiednich zachowań, nauczy się zdobywania pokarmu. To wszystko jest niesamowicie istotne, żeby ta rehabilitacja była skuteczna i się skończyła szczęśliwie dla tego zwierzęcia. Nie wiem, czy ja mogę teraz na pomoc. Tak, no, no zwierzę, i właśnie dochodzimy tu, do tego tematu, z którego, no którego się spotykamy. I z, z, no. Dlaczego rozmawiamy? No bo właśnie jest okazja, żeby pomóc w rozwoju tego projektu i, i co będę mówił za panią? Proszę, oddaję głos. No właśnie w tym momencie akurat największą liczbą moich pacjentów mogę się pochwalić z grupy ptasiej, mhm. dlatego że teraz mamy no, okres lęgowy, tych ptaków naprawdę dużo trafia. I żeby one mogły właśnie wrócić szczęśliwie na wolność, muszą mieć wolierę zewnętrzną, z tych względów, o których już przed chwilą mówiłam. No i właśnie ja buduję taką wolierę, ja właściwie staram się ją wybudować i, i, i teraz założona jest zrzutka na ten cel, na mojej stronie, w imieniu tych, co nie mówią. Można ją wesprzeć, jeśli nie finansowo, to udostępnieniem, o co bardzo prosimy, w tym wypadku akurat w imieniu ptaków proszę żeby faktycznie ten mój ośrodek, który sobie wymarzyłam, mógł powstać, bo to są tak naprawdę pierwsze kroki, no ale od czegoś trzeba zacząć i postanowiłam zacząć od ptasiej woliery i mam ogromną nadzieję, że to się uda. Ale mhm. to z, z pomocą <laughs> samej będzie mi trudno. My na pewno podlinkujemy też tą, tą zbiórkę, też na, na profilu jest profil na Patronite, chyba też... Warto o nim wspomnieć. Ja polecam w ogóle obserwowanie tych profili w mediach społecznościowych, bo, bo można się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Nie zawsze wesołych niestety, ale no, myślę, że to taka, taka wiedza uświadamiająca, jak, jak, jak wchodzimy z butami w życie zwierząt szczególnie dzikich, to to chyba jest wiedza, którą powinniśmy pozyskiwać częściej i chyba bardziej dosadnie niż czasami nam się wydaje jak, nie wiem, spotykamy w mieście dzika i nam się wydaje, że to takie fajne, że spotykamy w mieście dziko Dokładnie. Albo sarny właśnie. właśnie. Mhm. Tak, dokładnie. Tutaj właśnie jeszcze kwestia tego oswajania zwierząt dziko żyjących, bo ona jest bardzo istotna. Tutaj nie chodzi tylko o te sytuacje, kiedy mamy pod opieką zwierzę i potem, no, Staramy się, żeby nie oswoić i wypuścić na wolność, bo jak oswojonego wypuścimy na wolność, no to katastrofa. Natomiast chciałabym jeszcze tu zaapelować, jak już o tym mówimy, do osób, które gdzieś tam żyją blisko lasu, które wybierają się na wycieczki w góry do lasu, które żyją w mieście. Niesamowicie istotna jest czystość i zachowywanie czystości w obejściu, ale też po prostu wszędzie, gdzie jesteśmy. Chodzi mi tutaj nie tylko o, o śmieci, bo wiadomo, apeluje się głównie o to, żeby śmieci nie wyrzucać, ale bardzo niewiele osób wie o tym, że na przykład pozostawiane w środowisku resztki żywności, jak skórki od banana, ogryzki, gdzieś tam niedojedzona kanapka, to są wszystko wabiki dla dzikich zwierząt. I jeszcze pół biedy dla nas, bo dla tego dzikiego zwierzęcia zawsze to jest katastrofa, ale dla nas, jeżeli to jest jakieś zwierzę małego gabarytu i to nie jest drapieżnik. Ale jak się zaczyna tutaj akcja właśnie z dzikiem wspomnianym, jakimś wielkim przeżuwaczem albo zwierzęciem innym, kopytnym, właśnie jeleniem, łosiem, jak się zaczyna akcja z wilkiem albo z niedźwiedziem, no to już mamy problem, bo to zwierzę nie jest kompletnie świadome swojej siły i tego, że może zrobić nam krzywdę, a czasami próbując odebrać od nas jedzenie, bo kojarzy, Człowieka z tym, że pozostawia jedzenie, więc będzie szło w pobliże ludzi, bo będzie chciało to pożywienie łatwo zdobyć, może zrobić nam krzywdę. I niestety bardzo często, jeżeli tego typu zwierzęta zaczynają się zbliżać do ludzkich osiedli i generalnie do ludzi, no to pada decyzja o odstrzale takiego osobnika. Także absolutnie dokarmianiem, głaskaniem, robieniem sobie słodkich zdjęć z dzikimi zwierzętami im nie pomagamy tylko im szkodzimy. I o tym trzeba pamiętać. Dzikie ma być dzikie. I trzeba wszystko robić, żeby tak pozostało. Maria Kuczkowicz była naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.